Cześć wszystkim. Lato niestety powoli się kończy, więc dzisiaj chciałem Wam bardziej przybliżyć i pochwalić zapach, który towarzyszył mi najczęściej podczas ostatnich 3 miesięcy. Wspominałem już o nim w zestawieniu perfum, które będę nosił najczęściej tego lata, a chodzi oczywiście o Versace Pour Homme. Zapach uniwersalny, przyjemny, bezpieczny, zapach dla każdego. Cytrusowego króla komplementów, który nieprzerwanie już od niemal 10 lat budzi zachwyty nie tylko u osób ponoszących, ale również u osób, którym danego było na kimś poczuć. Cytryna, neroli, bergamotka oraz kilka innych delikatnie wyczuwalnych nut składają się na rzeźką kompozycję zamkniętą w tym eleganckim, prostym flakonie, który idealnie oddaje charakter ukrytej w nim zawartości. Versace Pour Homme wiernie służył mi podczas urlopów i wszelkich wakacyjnych eskapad tego roku, głównie w postaci odlewek, które sobie wcześniej przygotowywałem, aby nie zabierać całego flakonu, i muszę przyznać, że dzięki swojej uniwersalności spisywał się w każdej sytuacji i w każdej temperaturze. Zużycie soku, który widzicie, może nie wydawać się za duże, ale uwierzcie, że jest naprawdę spore jak na mnie. Tym bardziej, że w międzyczasie używałem kilkunastu innych zapachów, ale to właśnie Meduza był tym, który pamiętam najbardziej. Dlatego Versace Pour Homme mogę śmiało polecić każdemu, nawet w ciemno. I oczywiście, jak to bywa, często z perfumami przyjemnymi i uniwersalnymi, zwłaszcza świeżakami, mogą się znudzić. Więc jeśli chodzi o mnie, to spełnił swoje zadanie na ten rok i trafia na zasłużony odpoczynek aż do następnych wakacji lub do momentu, kiedy będę chciał sobie przypomnieć jego zapach. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.